Cześć kochani, jestem Emilia z kanału megadyskont.pl. W tym odcinku zaprezentuję Wam lalkę Jade Jador z kolekcji Bratzillas Nocne Wyjście od firmy MGA. W zestawie znajdziecie lalkę Jade Jador, a także różdżkę, która jest w formie latającej miotły, końcówkę do różdżki oraz szczotkę z paskiem. Jak pewnie wiecie, Jade Jador jest maniaczką miłości i wykorzystuje swe zdolności dla dobra innych i swego złamanego serca. W jej wyglądzie można zauważyć kolorystykę oraz akcenty nawiązujące do miłości. I pierwszy z tych akcentów jest na kapeluszu dziewczyny. Mamy bowiem tutaj serduszko złamane z różową częścią i ze srebrną, pokryte brokatem. Kolorystycznie mamy tutaj przewagę różowego koloru z dodatkami czarnymi. Jej włosy również są różowe, są krótkie. Ma również przeciętą grzywkę i różowe usta. A w jej oczach, zamiast źrenic, możemy zauważyć piękne serduszka. Jade ma również bardzo duży makijaż koloru srebrnego i wydłużone rzęsy. A do tego w uszach możemy zauważyć srebrne kolczyki. Czarownica ma na sobie pelerynę różową pokrytą brokatem. A ubrana jest jeszcze w sukienkę z satyny pokrytą koronką. Koronka jest czarna z różnymi wzorami. Na tej sukience możemy zauważyć również pasek oplątany wokół dziewczyny. Może ją obrócę i zobaczycie, jak przebiega. Pasek wykończony jest dwoma serduszkami, które również są pokryte brokatem. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, nasza lalka postawiona jest na stojaku i teraz na niego wróci. A ja pokażę Wam jej podkolanówki oraz buty. Te podkolanówki zrobione są z czarnej siateczki i można powiedzieć, że są to takie kabaretki. Na nogach nasza czarownica ma również buty koloru różowego i są to bardzo wysokie buty z wysokim obcasem i dodatkowo z koturnem. I te buty mają aż 4 zapięcia, 3 na łydce i 4 na stopie. I już ostatnim akcentem miłosnym jest znak na ręce dziewczyny, czyli przebite serce strzałą. Jak już wspomniałam, do zestawu dołączona jest różdżka, którą uruchamiamy za pomocą przycisku i możemy zobaczyć, jak jej końcówka się świeci. Teraz na chwilę wyłączymy, aby zmienić końcówkę. I teraz będzie to taka lampka, która również się świeci, ale możemy również używać tej różdżki jako latarki i również będzie nam służyć. Różdżka ma na sobie aplikację taką czarną z motywem roślinnym i cała jest różowa. Możecie dowolnie zmieniać końcówki, ale możecie również się bawić, że ta różdżka jest miotłą dla czarownicy. Przy zakupie tej lalki pamiętajcie, aby wejść na stronę naszego sklepu megadyskont.pl. Do zobaczenia!